Jedziemy, let's go. Kolejny, ostatni pojedynek grupy D w amerykańskich kwalifikacjach do Austin. Do turnieju, który odbędzie się w Stanach. W stanie Texas. Chwila. Jeszcze ogarnijmy wszystko jak należy. Tak jest, pełna gotowość zawodników. No i niech pokażą nam, jak to należy grać. W dolnym prawym rogu, w kolorze niebieskim, jeden z najbardziej niebezpiecznych graczy w historii StarCrafta, No Regret. W górnym lewym rogu, w kolorze czerwonym, jeden z mniej znanych zawodników. Na serwerze europejskim ma on około 5900 MMR, czyli no nie jest źle, ale też wiadomo, dałoby się lepiej. Yo Ice. Z drużyny Slav Esports Club. Teoretycznie na jakimś drugim koncie ma 6500, więc to już wygląda faktycznie jak progamer, ale mam wrażenie, że to nie do końca jest obecnie jego konto. No przecież nie gra Protossem, a tam jest chyba obecnie Protoss wklepany. Chyba, że planuje zmienić rasę i już tylko zmienił i już Zerga stał się Protossem, już minimum 600 MMR więcej. Chyba to jednak tak nie do końca działa. No, coś tam na YouTubie zawsze wpada dodatkowego, więc pewnie lepiej na YouTubie tak ogólnie, nie? Z reklamami. No, to kwestia jakby nie aż taka ważna a propos tych zarobków YouTubeowych. To nie jest aż tak... Nie jest kluczowe jakby. To nie jest kwestia życia i śmierci. Tam, gdzie ci wygodniej, tam oglądaj na Twitch. Znaczy, jak nagranie, to na pewno na YouTubie. Ale jak masz opcję oglądać na żywo, to zdecydowanie wolę, żeby ktoś oglądał na żywo, wiadomo. Tak, no chyba, że się o to pytasz. Lepiej oglądać dla mnie nagrania na YouTubie niż na Twitchu. Ale też zostawię na Twitchu, no bo jak ktoś chce sobie od razu obejrzeć, no to niech sobie obejrzy już, nie? Nie ma presji. Jak wygodnie, tak obejrzyj. Dobra. X-Pick ze strony obydwu zawodników, co mnie trochę dziwi. Jak wspomniałem przed chwilą, że No Regret jest jednym z najniebezpieczniejszych graczy przez to jego właśnie, mam wrażenie... Olewactwo? Nie wiem, czy można tak to nazwać, no ale mam wrażenie, że mu kompletnie nie zależy na tym, czy będzie mieć dobry wynik, czy będzie mieć słaby wynik, coś tam sobie gra i niekoniecznie to jest zawsze jakoś świetnie przygotowane zagranie. Biała jest tak pięknie z ringami, że ich nie widać lewą stroną. Jak widzicie, to jest Overlord od No Regreta, a on nie widzi. On kompletnie nie widzi. Więc teraz podstawowe pytanie jest takie, czy będzie Benignes i te ringi zostaną przeznaczone na Bane'y. Czy też jednak może coś innego? Benignes jest zagrany w głównej bazie. No ale jednak dronuje. Więc to raczej jest taka próba opóźnienia trzeciej bazy rywala. Albo nie wiem, w sumie... Okej. Okay. Przebieg z ringami lewą stroną i teraz mi wraca. No ciekawe, nie banalnie. Znowu jakoś tak inaczej. Kupiłbym kebab. 5500 złotych na komputer do StarCrafta? Za pierwsze miejsce w Challengerze? Widzę, że proste prośby takie, życzenia. Kebaby albo komputer do StarCrafta. Nie, komputer do StarCrafta chyba aż tak dużo nie kosztuje, ale chwila, bo ja tu o komputerze, a my mamy... Okej, tak. Chyba niepotrzebnie patrzyłem tylko co jakiś czas na pasek produkcji No Regreta. Teraz już widać, że wybrał Banelingi, że zaraz będzie atakować. Tak jest, zero litości. I już się wbija. To jest kilka kokonów, tylko że one zaraz się zakończą. No Regret, Jezus. Okej, te eksplozje może nie były najskuteczniejsze ze strony BioIce'a, no ale No Regret na... O nie, on nie ma kolejnych Bane'ów. On wszystko wysadził, on się bardzo szybko wystrzelał. Wystrzelał się momentalnie, no i teraz już nie ma pożytku z reszty jednostek. Jeszcze, no fatalnie teraz BioIce to zagrał. No nie było defensywy, tak jak mówię, no wystrzelał się, jak początkujący. Zbyt szybko. No i proszę bardzo, taka szybka ta pierwsza gra. No i tego się spodziewam ze strony No Regreta. Tak to jest, jak on jest w akcji. To jeszcze kilka momentów z poprzedniej mapy. No, to jest ostatni pojedynek do sobie amerykańskiej kwalifikacji. Co ja tu was będę czarować? Zdarzają się i takie. Po prostu BioIce nie wytrzymał. No Regret też pewnie taki trochę niepocieszony. W końcu on przegrał pierwszy pojedynek z BioIce'em w tej grupie. Teraz mają dogrywkę. Nazwijmy to dogrywką, ale to jest mecz o awans z drugiego miejsca. No ale teraz to prowadzenie obejmuje No Regret. No i klątwa drugiego meczu być może dopadnie naszego BioIce'a. Witamy wszystkich mocno na audycji. Siema. Przed nami ostatni pojedynek dzisiaj.
Już prawie 23, nawet nie wiem kiedy, jak te streamy szybko lecą, powiem wam, już 7 godzina i jak do tego doszło w ogóle? Gdzie te godziny zleciały? Zaczęliśmy o 16 i ciak, już 23. Może te gry No Regretta tak po prostu zatrzymują wręcz czas dla mnie. Taki dobry gracz, no ale też Polacy byli w akcji, więc siłą rzeczy miło się spędzało czas. Uważam, że No Regret awansuje, no teoretycznie powinien, no bo jednak w PSL-u coś tam w Korei trenuje. Jeronimo, siema, jak Polacy dzisiaj? Elazer awansował z pierwszego miejsca, mimo że grał z Korei na europejskim serwerze, czyli miał bardzo duży ping, opóźnienie między wydawaniem rozkazów a ich wykonywaniem przez jednostki. Mana niestety odpadł. No więc tak, 50 na 50 niestety. Niby fajnie, ale mogło być fajniej. Dobra, o widzę, że coś się zaczęło ładować na clean feedzie, ale my jesteśmy w grze w razie czego, więc nie ma problemu. Obejdziemy te niedogodności. Już tylko czekam na jakiegoś 12 pull od No Regretta. Dobrze, 1 do 0, nie ma problemu. No Bioa jest, tak jak mówię, wystrzelał się na poprzedniej mapie z tych baningów. On jest w dolnym lewym rogu w kolorze czerwonym. No a w górnym prawym oczywiście po raz kolejny No Regret. No i nie dziwi mi się, gdyby znowu się porwał na jakiś śmiały atak. Może Nydusik? Albo jednak standardowa, dłuższa gra. Tylko, że w tej standardowej, dłuższej tak sobie nie radził. Jednak treningi BioIsa na europejskim serwerze były w miarę udane. Jeszcze oczywiście kusi zawodników ta złota baza. W ogóle tutaj jest takie coś jest. Taka panda, tak? Tylko, że ona się nie rusza. Zamrożona panda. Dwie zamrożone pandy tutaj w tym tunelu, nie wiem czy widzicie. Za winklem. Tu. Jedna ma jakieś patyki. One się będą ruszać, jak tutaj kamera przejedzie. No z drugiej strony siłą rzeczy na pandy sobie nie popatrzymy. Gra jakby nie przewidziała takiej ewentualności. Właśnie nie wiadomo, czy one tam są, prawda? Trochę jak z tą chyba fizyką kwantową. Niby coś jest, ale w sumie to nie ma. Jak się patrzysz albo nie patrzysz. Jakieś takie dziwne teorie słyszałem. Nie wiadomo, może to są jedyne dwie pandy na mapie. Obydwaj zawodnicy grają szybką ekspansję w sposób bardzo typowy, czyli 17 Hatchery, 18 Extractor, 17 Spawning Pool. Te liczby, które wymieniłem, określają liczbę jednostek zbierających, jaką ma dany zawodnik w momencie, gdy gra budowlę, gdy ją tam stawia. Witamy Matrix. Tak, komentujemy Challengera. To jest koniec fazy grupowej i przed nami playoffy, czyli ćwierćfinały, półfinały, no i wielki finał. I zobaczymy, kto poleci do Austin na koszt Blizzarda, a kto poleci no na swój koszt. I w sytuacji takiej, no bym powiedział, mniej komfortowej zapewne, no bo wiadomo, jak lecimy z Blizzardem, to tak jakieś droższe, może jakiś obiadek na pokładzie, a jak samemu, to tak, po co mi, wezmę konserwy, przecież one są fantastyczne i takie dobre. Woda? Przecież swoją wezmę. A, trzeba w kilka butelek załadować, co to za problem przecież. To te ograniczenia na lotniskach. To by kupował na lotnisku, prawda? To są drogie rzeczy. Okej, okay. Zerglingi wybiegają. Ale jakby co to w automatach podobno jest taniej niż w sklepach, taki protip. Jak oszczędzać, to oszczędzać. Trzecia baza zagrana. A No Regret, jak zwykle, on te złoto się rzucił. Proszę bardzo. Cztery zerglingi. Cyk. Już skały niszczone. No i Banning Nest. No nic tutaj wykraczającego poza normę nie widzę, chociaż ten Banning Nest trochę dziwnie ustawiony. Taki trochę ukryty. To w sumie tak, patrzę na pasek produkcji, no i mamy Lingi, ale to nie jest to 19 dron, które widzieliśmy na poprzedniej mapie. Teraz ma akurat więcej No Regret. Okej, Zerglingi zniszczyły skały, po czym się rozbiegły. Jednak BioIce nie przejął się, że wpuścił trochę swojego przeciwnika, no ale są dwa Lingi, więc one i tak nie zniszczą tej haczerki za szybko. Na pewno zaraz to obroni BioIce. O! Lingi. Tak trochę stanęły inaczej. Banningi, okej. No dobra, to akurat ogarnie BioIce. Ciekaw jestem, czy tutaj nie zrobi swoich bainów BioIce, żeby za moment wysadzić ekonomię w tej złotej bazie. No ale dobra. Tak zwane Bene Warsy przed nami. Zobaczmy, kto będzie mieć lepsze mikro i lepszą taktykę. Z tyłu też jest jeden Banning. O, na niego trzeba bardzo uważać. No. O Boże, prawie się
Jakbym coś miał w garle, to by to stanęło. Jezus. Czemu tego nie wysadził? No regret. Taka dobra sytuacja była. Bożeż ty. No aż bez tak, no, się zapowietrzyłem. Jezuniu. No regret. Spokojnie, spokojnie. Dwa bejny, za dwa bejny chyba będą. Tak jest, wymiana nastąpiła. O tej godzinie 12:00 cały czas serlingi stoją. No ale chyba tak trochę odpuszcza BioIce, mam wrażenie. No ta trzecia baza padnie. Wow, no tutaj totalnie odpuścił. No kompletnie nie dopilnował BioIce. Na swoją trzecią ma, no regret. Znaczy może z niej nie zbiera, ale jednak ma. Jednak coś tu jest. Nie wiem, czy on prześle drony? Nie, chyba nie. Roach Warren zagrany przez tego zawodnika. Powoli, powoli. Teraz musi dobrze rozplanować swój kolejny atak BioIce. Problem polega na tym, że w tym momencie jego zerglingi zostały zauważone przez Overlorda No Regreta. O, dwa bejny. O, się dwa bejny za dwie. Okej, za jedną dronę. No, bez szału. Mnie nawet to było nieopłacalne. Teraz jeszcze ładnie przeatakował BioIce. Ej, No Regret zapomniał o bejnach? Nie, dobra, tu jest, to są jakieś dwa. Tutaj już trochę mniej. Królowa złapana. No tak, powiem wam, że defensywa za solidna to tutaj nie była, no ale niech będzie. Dał radę, tutaj też nie za dobrze, no regret. No ale koniec końców, to on ma złotą bazę, to ma drony, które przede wszystkim z niej zbierają. Na BioIce bez nawet trzeciej, więc to chyba wszystko będzie już atak jednej szansy. Samymi zerglingami spróbuje zaatakować, na no regret już powoli idzie w kierunku Karakanu, więc tak, no trochę pomikrowali. Dali sobie poradzie, no i no regret chyba wygra to. Taki dość beznamiętny sposób. Mikruje. No ale nie stracił tego baininga póki co No Regret. Kolejne bainy wchodzą, no ale oła, tutaj ładna eksplozja była. Ale nie w dronach. Tylko ta, chociaż się teraz podobijać lingami można. Jakby dobrze zamikrował BioIce, no ale jednak tego nie do końca robi. Teraz bardziej na złotej bazie skupiony ten zawodnik. No mikruje nie najgorzej. No ale nie w każdym miejscu bezbędnie. No tylko wiecie, no to jest dalej bardzo daleko od sforsowania defensywy swojego przeciwnika. Gra trzecią bazę BioIce. O, Roach Warren nawet dostawił. Co ma sporą nadwyżkę, więc może faktycznie wypadałoby to wydać. No bo korzysta ze swojej złotej bazy No Regret, no bo tam też sporo ataków skierował BioIce. Kontra środkiem. Właśnie taka kontra też by nie pokonała jakoś spokojnie tego BioIce'a, tak się zastanawiam. No tutaj jeszcze po raz kolejny do złotej bazy. Ładne przechwycenie Karakana. Znakomicie robi to BioIce. Teraz powinien uciec. O, dobrze. Tak jak trzeba, tylko żeby się nie załadował pod te bejny na środku mapy. Jeszcze karakany pomagają kwasem. No i zepchnięty teraz do defensywy BioIce. No Regret może właśnie w tym momencie przesłać sobie dronki, albo po prostu je zbudować w tej trzeciej bazie, nie ma presji. No ale właśnie, chyba on już wszystko na jedną kartę postawi, na ten jeden atak, który najprawdopodobniej zniszczy jego przeciwnika. No królowe już zaczynają powolutku padać. No jeszcze kilka zerglingów wyprodukował BioIce. Odpowiedział swoimi bejnami. No tak ledwo, bo ledwo, ale powiedzmy, że zaczyna dawać radę No Regret. Też swoje karakany ma BioIce. Jak one tutaj wyjdą z kokonów, wyjdą z jajek, to jeszcze defensywa jest prawdziwa. O mój Boże, No Regret nie korzysta ze złotej bazy. Tam tylko dwie drony zbierają, więc kto wie, czy jeszcze tego nie położy, bo jak na mój gust ma szansę się obronić jeszcze BioIce. Chociaż te dwa bejny. No one mogą skończyć tę grę. Ładne eksplozje, ale nie w drony. Cztery tylko padły, a mógł zabić o wiele więcej. Kolejne posiłki ze strony No Regreta biegną przez mapę. Oczywiście BioIce się broni jak potrafi. Nazbiera trochę karakanów, ale w tym momencie chyba zbyt agresywnie wyszedł na mapę. Tu nie ma creepa. Znowu złapany, znowu przechwycony. No i już do końca skończony BioIce. No i No Regret, proszę bardzo, klątwa drugiego meczu. Nie bez powodu został wymyślony ten termin, została dopełniona. Najpierw No Regret przegrał pojedynek z BioIce'em 0-2, teraz wygrywa 2-0. No i awansuje z drugiego miejsca w grupie. Także z pierwszego awansował Pak, z drugiego No Regret. No i to wszystko. Szybkie w sumie były te grupy. No i proszę bardzo, idealnie skończyliśmy o tej 23:01, przynajmniej u mnie, u was 23:04.
W miarę taki dzień, powiem wam. No, historia tej gry była też dość prosta. BioIce no, próbował atakować cały czas szaleńczo, wściekle. No ale no, Regret się dobrze bronił, więc no to po prostu dobrze kontrował Baningi, cały czas miał ich kilka w zanadrzu. No momentami jakoś tak może było chwiejniej, ale i tak dał radę wyjść na prowadzenie. No i przede wszystkim zniszczenie trzeciej bazy swoim przeciwnikowi też było super ważne. Witamy Matrix swoją drogą, siema wszystkim. Więc najpierw zniszczenie trzeciej bazy, potem obrona, no i to już ma przewagę, no to już tylko ją tam trzymać w garści, nie wypuścić. Nawet nie musiał specjalnie kontratakować, ale widocznie uznał, że na przykład przeciwnik w tym momencie będzie dronować, no bo to byłoby rozsądne ze strony BioIce'a. Stracił trzecią bazę, skontratakował, średnio poszło, no to pewnie wróci do dronowania. No to no Regret nie chciał mu dać dronować, więc sam skontratakował, no i wystarczyło, żeby wygrać. Także dość łatwo. Grupa D już wyjaśniona. Macie tutaj wyniki na ekranie. Całkiem ładna ta grafika, podoba mi się. Miasto, które tam najprawdopodobniej jest z tyłu, to Austin, w którym będzie się odbywać wydarzenie. Już nagrane timelapsy i nie tylko. Wam też spadają klatki. No nie powinny za mocno. Przynajmniej u mnie wszystko jest okej. Także tak się zakończyło wszystko. No fajny nawet dzień, powiem wam tak sobie dla odmiany, teraz znowu pokomentować. Jutro najprawdopodobniej stały rytm streamowy, czyli dwa streamy. Od 14 do 17 zapewne Fortnite, potem od 20 do 23.30 StarCraft 2. Na StarCraftie gram od Tera do Grandmastera randomem, na co zapraszam. Póki co chyba zero przegranych jest, więc idzie nieźle. Idę jak burza, jestem już w Masterze 3 i zobaczymy, czy dociągnę to do samego końca bez przegranych. No do Grandmastera randomem bez przegranych to tak trochę ciężko, bo nie gram za bardzo z Ergiem czy Terranem. Tam niektóre taktyki oczywiście znam, czy pamiętam, bo oglądałem trochę tych meczów StarCraftowych, ale no zobaczymy, może się uda je wszystkie tu wykonywać, a jak nie, to coś tam się podszkolę i wbijemy randomem Grandmastera. Jeszcze nigdy nie wbiłem Real Unio, to jest Ewok. Nie wiem, o co chodzi, ale ładne słowo, może się to nauczę. Dobra, chwila jeszcze, zobaczę, co tam pisać. Nie, 5,5 tysiąca złotych za wygranie Challengera, Pawiu, jest. Nie w Austin, jest 20 tysięcy dolarów, to jeszcze więcej. Dobrze. No, to klasycznie, bardzo chcę dzisiaj mocno podziękować wspierającym kanał, dzięki wam mogę robić audycję, tak jak to no, wygląda. Adam B, dzięki wielkie, 5 dyszek, dzisiaj dużo było 5 dyszek, Liru 94, też dziękuję za 5 dyszek i 19 Mariano 78, bardzo dziękuję za 5 dyszek. Także 3 razy 50, bardzo, bardzo miło, bardzo przyjemnie, dzięki wielkie. Liquid Luxus, też dzięki za followa. I tutaj chyba za inne już dziękowałem, followy. Peter też dzięki. Dobra, donate, teraz suby. Dużo Panas, bardzo dziękuję za 21 miesięcy z rzędu. Dziękuję też Przemo89 za suba, dzięki wielkie. Warmaniackur, dziękuję za suba z Twitch Prime. Dziękuję za 8 miesięcy Doktor Doopa i też za 8 miesięcy bardzo dziękuję Japator. I jeżeli ktoś ma Amazon Prime wykupiony, to możecie połączyć konto z Twitchem i dać darmowego suba z Twitch Prime właśnie. To jest taki gratis. To takie fajne rzeczy, więc jak macie, to polecam subować, załóżmy ten kanał. Albo jaki tam wam się podoba. BioIce jest Polakiem z pochodzenia? Serio? No tego nie wiedziałem jeszcze. Moment, aż sobie sprawdzę BioIce'a. Jackson Wroblewski. To no napisane bez polskich znaków. Możliwe, coś może. Ale narodowość Kanadę widzę. W każdym razie. Dobra, więc bardzo dziękuję, że oglądaliście. Podsumowanie było, podziękowanie było. Jak ktoś jest nowy w StarCraftie i chce sobie poznać trochę grę, no wiadomo, że te gry na amerykańskim serwerze nie są aż tak dobre, ale mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście wieczór. Ja na pewno tak. No to polecam właśnie nowym. Wykrzyknik nowy jest komenda, link na czacie.
Link na czacie, wykrzyknik nowy. To jest takie wprowadzenie dla kompletnie nowych zielonych osób do StarCrafta, przedstawienie ras, jakieś tam słowniki też, jak ktoś chce poznać żargon StarCraftowy. No i jak ktoś chce bardziej konkretne już takie porady co do klikania, to wykrzyknik poradnik, jak ktoś chce taktyki na przykład pod Terrana, to wykrzyknik Terran i będzie pan zadowolony. Wykrzyknik Discord, tam się integrujemy, macie linki na czacie jakby co. Aha, bo jest 3-minutowe opóźnienie, wam tłumaczę, wy widzicie linki na czacie, tak trochę wyjęte z kontekstu, nie? No, ale jak chcecie, to sobie wywołajcie też sami. No, dzięki za wszystko. Jutro też kolejne streamy. Falongi StarCraft. Cześć, cześć.